Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej pana prezydenta Michała Litwiniuka, w której gościmy dzisiaj w Białej Podlaskiej naszych parlamentarzystów z klubu Koalicji Obywatelskiej, panią Annę Wojciechowską. Witam Państwa. Pana Tomasza Lęca. Dzień dobry. I pana Tomasza Kostusia. Witamy również przedstawicieli klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącego klubu pana Roberta Woźniaka, pana radnego Edwarda Borodijuka, pana radnego Franciszka Ostrowskiego. Jest z nami również pan radny Rafał Wlizło. Jest z nami również pan wiceprezydent Maciej Buczyński oraz lokalni przedstawiciele i działacze Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Pietraszkiewicz, Anna Stolarczuk, Konrad Romanowski i wszystkich wymieniłem. Witam Państwa serdecznie. Tematem naszej konferencji jest kwestia pozyskanych środków z Unii Europejskiej i to, w jaki sposób dzięki środkom unijnym nasze miasto rozwinęło się. A przykładem jest ten piękny park, w którym się znajdujemy. Proszę teraz o zabranie głosu pana prezydenta Michała Litwiniuka. Dziękuję bardzo panu Wojciechowi. Dzień dobry państwu, drogie Bialczanki, drodzy Bialczanie. Pozwólcie, że ja również bardzo serdecznie przywitam się z naszymi wspaniałymi gośćmi, koleżanką i kolegami posłami Koalicji Obywatelskiej, posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz radnymi i członkami Koalicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej. Nasze spotkanie nieprzypadkowo odbywa się w wspomnianym już założeniu zamkowo-parkowym Radziwiłłów. To jest sięgająca swoją historią XVII wieku jedna z najbardziej okazałych rezydencji magnackich okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W epoce Wazów była uznawana za drugie najbardziej imponujące takie zamkowo-parkowe założenie tuż po Pałacu Ujazdowskim w Warszawie. I właśnie jednym z przykładów tej imponującej absorpcji i tej trudnej do przecenienia pomocy Unii Europejskiej jest rewaloryzacja tego naszego dziedzictwa kulturowego. Tym samym warto podkreślać, że Unia Europejska jest nie tylko wspólnym projektem wolnych, demokratycznych państw cywilizowanej części Europy, ale także wspólnotą określonych wartości, wśród których jest też odtwarzanie dziedzictwa narodowego krajów członkowskich, wspieranie krajów członkowskich w budowaniu własnej tożsamości, w wzmacnianiu tego narodowego, historycznego poczucia wspólnoty. Jako mieszkańcy Białej Podlaskiej, jako Polacy jesteśmy tym bardziej dumni, gdy to nasze dziedzictwo narodowe możemy w tej okazałości dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej prezentować i cieszyć się nim na co dzień. Proszę pozwolić mi podkreślić, że tylko w tej kadencji naszego samorządu przez ostatnie 4 lata wielkość nakładów inwestycyjnych w zrealizowanych przez nas projektach z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej osiągnęła wartość 100 kilkudziesięciu milionów złotych, z czego ponad 80 milionów złotych to są właśnie środki pomocowe Unii Europejskiej. Tym samym od 2004 roku, czyli już przez prawie 20 lat naszego współbycia z krajami wolnymi, demokratycznymi w naszej wielkiej europejskiej rodzinie, w Białej Podlaskiej wykonaliśmy projekty na łączną wartość ponad 0,5 miliarda złotych. To jest dokładnie ponad 575 milionów, a wsparcie środków z Unii Europejskiej to ponad 350 milionów złotych. My, Bialczanie, Polacy, mieszkający w tych swoich lokalnych ojczyznach, członkowie lokalnych społeczności na co dzień doświadczamy, jak wielkie jest to dzieło, jak istotnie zmieniła się jakość życia w naszych samorządach dzięki temu, że możemy je dynamicznie rozwijać ze wsparciem środków z Unii Europejskiej.
Przypomnijmy tylko, że to tak ważne projekty, jak wspomniana rewaloryzacja założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów, ale także na przykład budowa nowych rond na drodze krajowej numer 2 w przebiegu obwodnicy Białej Podlaskiej. To zakup nowego taboru niskoemisyjnego, nowoczesnych autobusów naszej komunikacji miejskiej. To rozwój szkolnictwa ogólnego i zawodowego, między innymi zupełnie nowe, świetnie wyposażone, nowoczesne warsztaty w obydwu zespołach szkół zawodowych. To 1200 rodzin w Białej Podlaskiej, które dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej mogły wyposażyć swoje domostwa w nowoczesne instalacje odnawialnych źródeł energii. To nowoczesne, energooszczędne oświetlenie na ulicach w Białej Podlaskiej, także na tych dotychczas nieoświetlonych, które cały czas rozwijamy. To cały szereg projektów. To zupełnie nowa sieć dróg pieszych i rowerowych, dzięki której modernizujemy nasz zrównoważony transport miejski, ale także ułatwiamy sobie codzienną i tę okolicznościową, rekreacyjną komunikację. Tylko w tej kadencji, jeszcze raz podkreślę, to jest 25 zrealizowanych projektów. Za to wszystko jesteśmy wdzięczni, tym wszystkim chcemy się chwalić. To wszystko wzmacnia w nas poczucie satysfakcji ze wspólnie osiąganych sukcesów i dumy z tego, że jesteśmy reprezentantami lokalnych społeczności, które dzięki tym wszystkim inwestycjom po prostu pięknieją. Bardzo dziękuję za życzliwe wysłuchanie tego przypomnienia i proszę pozwolić mi również podkreślić, że rozpoczęła się już nowa perspektywa wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027. To kolejne środki, w tym te gwarantowane w drodze bezkonkursowej, po które sięgamy wspólnie z okalającą nas gminą wiejską Biała Podlaska, tworząc razem miejski obszar funkcjonalny, część ze wspomnianych przeze mnie projektów i tych niewymienionych już wspólnie z sukcesem zrealizowaliśmy. Chcemy sięgać po kolejne, między innymi w wymienionych przeze mnie obszarach działań, dalej w kolejnych latach rozwijać naszą Białą Podlaską i okalający nas teren gminy wiejskiej. Bardzo ważnym zespołem zadań dofinansowanych przez Unię Europejską w jednostkowo najwyższym, jeśli chodzi o kwotę dofinansowania, projekcie zrealizowanym przez nas w Białej Podlaskiej w tej kadencji jest program rewitalizacji. To 8 tytułów inwestycyjnych, z których większość już cieszy nasze oko. To pierwszy, do tej pory takiego nie mieliśmy, w Białej Podlaskiej rodzinny dom dziecka. To zupełnie nowa siedziba przedszkola samorządowego numer 6. To zupełnie nowy, sportowo-zielono-wypoczynkowy, rekreacyjny teren pomiędzy ulicami Kruczą Drzewieckiego i Wyzwolenia. To zupełnie nowy, poszerzony także o funkcję wypoczynku i kultury, tak zwany Rynek Babski. To odbudowana z ruin w miejscu starej, zdegradowanej od wielu lat, wyłączonej z użytkowania, kamienica w ścisłym centrum miasta, u zbiegu ulic Krótkiej i Piłsudskiego na rogu Placu Wolności. To wszystko przykłady tego wielkiego zaangażowania, którym sukcesywnie z dnia na dzień w tych ostatnich latach w szczególności zmieniamy oblicze naszego miasta. Bardzo nam zależy na tym, byśmy ponownie w tej nowej perspektywie mogli po te środki sięgnąć. Mamy przygotowane szerokie plany, skonkretyzowane nasze oczekiwania. Wspólnie z okalającą nas gminą przygotowaliśmy strategię, na podstawie której będziemy ubiegać się o te środki. Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszego miejskiego gminnego programu rewitalizacji. To kolejny zasób pomysłów, które mogą upiększać, ulepszać, podnosić jakość życia, przywracać funkcje społeczne zdegradowanym miejskim obszarom. O, gdy mowa o zdegradowanych, to przykład poprzemysłowego obszaru za Sasem, gdzie w tej chwili powstaje zupełnie nowy układ drogowy wraz z wszystkimi sieciami, instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za życzliwe wysłuchanie. Dziękuję koleżance i kolegom posłom oraz państwu radnym i członkom Koalicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej za obecność.
nasi wspaniali goście, parlamentarzyści za chwilę skierują do Państwa swoje słowa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego, co się dzieje w Białej Podlaskiej. Naprawdę to jest imponujące, jak bardzo dbacie Państwo, pan prezydent, jak bardzo dba o przyszłe pokolenia, z jaką, słyszeliście Państwo przed chwilą sami, z jaką olbrzymią pasją i radością o tym opowiada. Zawodowo zajmuje się funduszami unijnymi, pozyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej i wiem, jak olbrzymi nakład pracy kosztuje pozyskanie każdego grosza dofinansowania z Unii Europejskiej. To nie jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie napisanie wniosku, a wniosek to nie jest też jedna kartka, tylko sama realizacja inwestycji to jest dopiero wyczyn i wyzwanie, bo to są pieniądze publiczne, pieniądze europejskie i trzeba je rozliczyć według bardzo ścisłych kryteriów. Każdą jedną złotówkę. Tym bardziej robi to olbrzymie wrażenie na nas. Jesteśmy w przepięknym, przepięknym miejscu i cieszymy się bardzo, że udało się to Państwu uratować, że udało się to Państwu zrewitalizować i odtworzyć to, co można było. Naprawdę napawa to wielką dumą nie tylko mieszkańców, ale nas również, gości, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy na Państwa ziemi. Gratuluję tego wielkiego wyczynu i tak. Kwota to jest prawie 500 000 000. Te miliony, miliony, miliony w sumie to jest 500 000 000 i nie ma takiej dziedziny, w której te fundusze unijne nie byłyby widoczne. Dzięki Unii Europejskiej, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej takżeśmy bardzo mogli zmienić swoją rzeczywistość, realia naszego życia. To są nie tylko inwestycje, to są również programy, tak zwane miękkie programy, które pozwalają podnosić edukację, które pozwalają nawiązać współpracę z innymi krajami. Nie będę o tym tutaj bardzo dużo mówiła, bo to jest bardzo szeroki temat, ale naprawdę gratulujemy. Gratulacje tak pięknego i skutecznego działania w ramach pozyskania funduszy europejskich. I nasze serca na pewno tutaj już dzisiaj zostaną razem z Państwem, bo jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego pięknego miasta, gdzie na każdym zaułku, w każdym zakamarku widać tą nową rzeczywistość. Także jesteśmy dumni z tego również i dbajmy o to, żeby ta Unia Europejska była ciągle z nami, żebyśmy nie pozwolili nigdy na odejście, na polexit i tego typu działania, bo to naprawdę młodzi ludzie nie bardzo zdają chyba sprawę z tego, jak wyglądałoby to życie po odejściu z Unii. Nie wyobrażamy sobie czegoś takiego, nawet nie bierzemy tego pod uwagę, ale to wszystko jest dowodem na to, że tylko dzięki współpracy, dzięki dobremu porozumieniu, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, jesteśmy dzisiaj w takim miejscu z Państwem. Bardzo się cieszymy i życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego i możecie zawsze liczyć na wsparcie ze strony naszej parlamentarzystów i oczywiście gratulacje dla Państwa radnych, bo też Rada Miasta musi wszystko przyklepać, każdą strategię, każdy pomysł musi zaakceptować, także to jest też również ich działanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja również jestem pod wielkim wrażeniem tego, z jaką pasją, z jaką radością, z jakim zaangażowaniem pan prezydent mówił o tym, jak Biała Podlaska w ostatnim czasie się zmieniła. W wymiarze takim infrastrukturalnym, w wymiarze społecznym, w wymiarze cywilizacyjnym. Ile projektów z udziałem dofinansowania środków unijnych udało się tu zrealizować. Jakie są tego efekty, jakie są tego korzyści. To wszystko sprawiło, że Biała Podlaska jest dobrym przykładem, jak nie tyle wydawać, ile inwestować należy środki unijne. I to również jest powodem tego, że spotkanie z panem przewodniczącym, że spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem właśnie tu o godzinie 17 w sali gimnastycznej 4 Liceum Ogólnokształcącego się
odbędzie. Spotkanie, na które wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy, bo w przeciwieństwie do spotkań z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem ma charakter otwarty. Każdy może przyjść, każdy może zadać pytanie, a spotkania z działaczami, z funkcjonariuszami PiS-u, jak Państwo wiecie, mają charakter zamknięty. Jedynie legitymacja partyjna i jedynie wpisanie na specjalną listę daje przepustkę do uczestnictwa na takim spotkaniu. Na naszych spotkaniach, na spotkaniach z Donaldem Tuskiem jest zupełnie inaczej i raz jeszcze z tego miejsca apeluję o udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja do Państwa przyjechałem z Opola, stolicy polskiej piosenki, a cieszę się, że przyjechałem do Białej Podlaskiej, która jest stolicą, rowerową stolicą Polski. Warto to podkreślić, bo to również świadczy o takiej sprawności w wydatkowaniu, w inwestowaniu środków unijnych. Jest to właśnie najlepszy dowód, najlepszy przykład, jak miasto się zmieniło, w tym przypadku otwierając się na rowerzystów. To doskonały przykład tego, by pokazać korzyści, o których mówiłem, o tym, jak bardzo ważne jest dla nas w wymiarze polskiej racji stanu uczestnictwo w strukturach unijnych i korzystanie bogato z tych środków przeznaczonych na rozwój regionalny. Mówię o tym dlatego, że w wyniku dyletanctwa, w wyniku takiej świadomej, politycznej, prowadzonej gry, obóz tak zwanej zjednoczonej prawicy, skłóconej prawicy, trzeba to jasno podkreślić, blokuje środki przeznaczone na rozwój regionalny. Blokuje środki, na które czekają polskie samorządy, polscy przedsiębiorcy, na które czekają polskie rodziny. Środki, które są przeznaczone na transformację energetyczną, na transformację cyfrową, na pomoc polskim przedsiębiorcom, środki, które są dzisiaj tak ważne i tak potrzebne. I my deklarujemy, i my oświadczamy, że to zmienimy, że jak Koalicja Obywatelska wygra wybory, jak opozycja wygra wybory, te środki tak bardzo ważne, tak bardzo potrzebne trafią do polskich przedsiębiorców, do polskich samorządów, do polskich rodzin, by właśnie ten rozwój regionalny rozwijać, by właśnie zmieniać Polskę w każdym wymiarze, i tym infrastrukturalnym, i tym społecznym, i tym również takim wizerunkowym, a przede wszystkim takim cywilizacyjnym. Dziękuję bardzo i raz jeszcze zapraszam Państwa na spotkanie z panem premierem, z panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Szanowni Państwo, konferencja jest już długa. Przyjechałem do Państwa z Torunia. Tam mieszkam, z tamtego okręgu jestem wybierany na posła już 5. kadencję. Ale będąc tutaj u Państwa w Białej Podlaskiej, jestem pod takim wrażeniem tej pięknej miejscowości, że nie wiem, czy będę stąd wyjeżdżał. Może chętnie bym został. Szczególnie, że tak jak słyszeliśmy, mówił o tym pan poseł, jest to rowerowa stolica Polski, a ja rowerem jeżdżę do biura. I jak nie mam spotkań poza miastem, to poruszam się właśnie rowerem, wzbudzając niekiedy zaskoczenia zarówno marszałka, jak i pana prezydenta miasta, którzy ze swoimi kierowcami przemierzają się swoimi samochodami na różne spotkania, a ja zawsze na tym rowerku Gazela, starym holenderskim właśnie. Więc żałuję, że te ścieżki rowerowe nie są tak rozwinięte w Toruniu, jak tutaj właśnie. Serdecznie gratuluję. Naprawdę świetna sprawa. Szanowni Państwo, byliśmy już na jednym ze spotkań takich branżowych, bo przyjeżdżając w poszczególne regiony w kraju, a jest to już 6. region, który odwiedzamy, rozmawiamy z nauczycielami, rozmawiamy z przedsiębiorcami, rozmawiamy z rolnikami, rozmawiamy też z osobami, które działają w grupach seniorów, rozmawiamy też z organizacjami sportowymi, wszelkimi ludźmi zainteresowanymi pewnymi zmianami na lepsze. Więc mieliśmy okazję rozmawiać z firmą Edward w dniu dzisiejszym. To była bardzo pouczająca rozmowa z właścicielem firmy, który płaci duże podatki, zatrudnia wielu ludzi, a jednocześnie przedstawił nam sytuację w branży drzewnej, w branży meblarskiej jako bardzo niepokojącą.
że po zmianach w tak zwanym Polskim Ładzie, po podniesieniu kosztów energii elektrycznej, po zmianach dotyczących podatków na ubezpieczenia, no mówił, że w okolicy wiele niedużych firm, które zajmowały się przerobem drewna, po prostu zwolniły pracowników. Ci muszą teraz pracować na czarno, bo muszą przecież zarobić też jakieś pieniądze na rodzinę. I że sytuacja jest naprawdę niedobra, bo koszty utrzymania firmy w tej chwili wzrosły do takiego poziomu, że no wiele małych przedsiębiorstw nie jest w stanie dalej funkcjonować. Po drugie mówił o fatalnych sprawach związanych z wyrębem drewna w Polsce, szczególnie w pasie przymorskim, gdzie najbliżej jest do portów i niestety sprzedaży polskiego drewna do Chin. To drewno nie trafia do polskich przedsiębiorców, ponieważ dokonano zmian w prawie, które zniosły certyfikat pochodzenia drewna i wprowadziły sytuację, w której no, Lasy Państwowe sprzedają drewno według własnego uznania i zamiast sprzedawać polskim przedsiębiorcom, którzy do tej pory mieli gwarantowaną pulę odkupienia drewna od polskich lasów, czego już dzisiaj nie ma, chcą na tym zarobić jak najwięcej i zamiast dać możliwość rozwoju polskim przedsiębiorcom, dać miejsca pracy w Polsce, dać możliwość płacenia podatków, sprzedają na potęgę polskie drewno do Chin. Ze zdumieniem dowiedziałem się dzisiaj od pana, właściciela firmy, na rozmowie, że on kupuje drewno w całej Europie. W Austrii, w Szwecji, w Niemczech. No, dla mnie to była bardzo zaskakująca informacja, bo no, wydawało mi się, że skoro mamy tyle lasów, to powinniśmy pracować na rzecz tego, żeby polska branża się rozwijała, żeby tutaj płacić podatki, tu tworzyć miejsca pracy. Więc ta sytuacja jest bardzo niepokojąca i na pewno będziemy kontynuowali tę rozmowę na spotkaniu z Izbą Gospodarczą, bo dzisiaj jeszcze z Izbą Gospodarczą spotkamy. Będziemy o tym rozmawiać. Ja sam prowadziłem działalność gospodarczą całe życie, a pierwszą firmę założyłem jeszcze na studiach. Wiem, jak to jest i wiem, jak jest niełatwo brać odpowiedzialność za ludzi, których się zatrudnia, brać odpowiedzialność za to, żeby w terminie zapłacić ZUS, bo to jest zawsze w każdej firmie sprawa numer jeden, zapłacić w terminie podatki. Ludziom się często wydaje, że ktoś ma firmę, lata ją prowadził, wziął kredyt, żył w stresie, żeby ta firma wyszła na prostą, może i się dorobił, ma więcej pieniędzy, pobudował dom, ma środki na to, żeby spędzać czas w czasie urlopu w dobrych miejscach, ale gdzieś jak się cofniemy wiele lat wstecz, to zazwyczaj opierało się to o kredyt, o nieprzespane godziny, o pracę od rana do wieczora. I dzisiaj wracają czasy, kiedy się przedsiębiorcy znowu niepokoją. Co dalej? Czy ja utrzymam firmę? Czy ja zapłacę ubezpieczenie za tych ludzi? Czy nie będę musiał ich zwolnić? A bardzo często jest to bolesne, bo ci ludzie pracują w tych firmach wiele lat, a niekiedy całe rodziny. W związku z tym, szanowni państwo, jest to nie tyle bolączka też przedsiębiorstw z branży drzewnej i branży meblarskiej tutaj w regionie państwa, ale w całym kraju wszyscy mówią, no, że są zaniepokojeni tym, co się dzieje. I mam nadzieję, że te rozmowy, które prowadzimy i z nauczycielami, jak mówiłem, z przedsiębiorcami, z ludźmi związanymi z różnymi branżami, różnymi dziedzinami w Polsce, doprowadzą do tego, że prawo w Polsce, w polskim parlamencie od jesieni tego roku będzie stanowione mądrzej. Nie na tej zasadzie, że ja jako poseł dostaję projekt ustawy o 9 rano, o 11 to jest głosowane, a ustawa ma na przykład 300 stron. Nikt nie jest w stanie tego zweryfikować, poprawić, uchwalić dobre prawo. Chcemy powrotu do czasów, kiedy konsultuje się każdą zmianę, każdą ustawę, każde prawo z tymi, do których ta ustawa dotyczy. Jest okres czasu, kiedy można przygotować to mądrze i bezpiecznie dla tych, dla których to jest ważne. I dziękuję bardzo za zorganizowanie tej obecności też tutaj naszej, te spotkania, które się odbędą u państwa w regionie, bo tych spotkań jest znacznie więcej. Dzisiaj około 100 posłów i senatorów odbywa spotkania na całej Lubelszczyźnie, w różnych miejscowościach, a jak wiemy, wisienką na torcie, no tutaj państwo miasto zostało bardzo wyróżnione, jest spotkanie właśnie przewodniczącego Donalda Tuska i pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego właśnie u państwa w mieście i mam nadzieję, że to będzie bardzo ważne spotkanie i interesujące, bo jest to pierwsze spotkanie, gdzie obaj politycy, najważniejsi politycy opozycji w Polsce spotkają się w jednym miejscu i to się stanie właśnie u państwa. Sam jestem ciekawy, co się wydarzy i co powiedzą. Bardzo państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na pewno wrócę w okresie wakacji z rodziną i rowerami. Dziękuję uprzejmie. Wrócimy, proszę. Wszyscy wrócimy. Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie. O zabranie głosu jeszcze poproszę przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, pana Roberta Woźniaka. Szanowni państwo, tematem dzisiejszej konferencji jest Unia Europejska
jak jest ważna, nie trzeba chyba nikomu mówić. Na wniosek koalicji radnych Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy do pana prezydenta pismo o wybudowanie, o postawienie masztów na rondzie właśnie Unii Europejskiej. I jest mi niezmiernie miło, że 1 maja ta ważna podkreślenie tej rangi, postawienie tych masztów odbędzie się właśnie w naszym mieście, na obwodnicy E30, właśnie na rondzie Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, my, mieszkańcy naszego miasta, to Biała Podlaska. Biała Podlaska to Polska. Polska to Unia Europejska. Unia Europejska to my. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwa pytanie do naszych gości, do pana prezydenta czy do radnych? Nie ma. Jeżeli nie, to dziękuję serdecznie. Dobrze Państwu dziękuję. I zapraszamy wszystkich na godzinę 13.30 do Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej i później na godzinę 17 do 4 ELO, gdzie odbędzie się spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego oraz mamy jeszcze przygotowanych parę niespodzianek, ale to już na miejscu. Dziękuję, do zobaczenia.